Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym poradniku. Dzisiaj Wam przedstawię właśnie m.in. w piątkowym poradniku nazewnictwo map, to znaczy nazewnictwo danych część mapy, czyli na mapie DDoS 2 najpierw, potem na Nuke i wtedy potem na Mirage'u. I tak, jak widzicie, to jest mapa DDoS 2 i mam to wszystko opisane, właśnie dane części tej mapy. Tak, zacznijmy od dolnej strony, czyli od strony respu właśnie Terro. Tu macie właśnie widoczny resp terrorystów. Jest on oznaczony właśnie taką żółtą obwódką, ale głównym właśnie obszarem, w którym respy się nasi właśnie wrogowie, bądź właśnie wrogowie ze strony CT, to właśnie macie ten zielony cały obszar. I w tym obszarze właśnie też jest ukazane, w jakim obrębie mogą właśnie otworzyć sobie sklep i kupić broń. Tutaj właśnie te żółte takie ukośne paski, te kreski, co tutaj narysowałem, to jest to, że można ogólnie nazywać właśnie ten rejon, że to jest ten rejon, że to jest res właśnie Terro. Potem tak, mamy wtedy ciemnie tutaj, jak wychodzą terroryści właśnie z respa, to mogą biec właśnie tą częścią mapy, czyli ciemnią. Potem wyprowadzają właśnie jakąś akcję, albo schodzą do tunnego trupa, lub właśnie sterują z lewej strony, z prawej strony. I tak, tu mamy właśnie oddzielone kreskami, że to jest cały środek, czyli ta część mapy to jest cały środek. To jest główna gala. Tu można też mówić, że to jest gala, to jest właśnie taki odrębny obszar gali, ale można też nazywać, że to jest gala. I tak, tu mamy właśnie bombsite A, tutaj cały ten odcinek to jest bombsite 1A, tutaj cały ten odcinek, trochę niedokładnie to narysowane, ale właśnie dużo informacji tutaj dotyczących danych map mam tu zaimplementowane, więc zrobiłem to na skróty, czyli tutaj oddzieliłem tylko taką kreskę, że to jest cały bombsite A. Ogólnie to jest cały bombsite A. I tak, tu jest główny bombsite A, czyli tu jest główna strefa plantowania właśnie bomby właśnie ze strony terrorystów. I to się mówi na tą część mapy, że to jest BSO, że siedzi w BS-ie ktoś, to znaczy, że mówimy wtedy, że jest BSO. I tak, tu jest właśnie rampa z A, czyli możecie mówić na to rampa lub pocha. Jak na przykład wybiegacie z gali i widzicie gościa stojącego właśnie na tej części mapy, to znaczy, że to stoi właśnie on na rampie lub na pocha, że jest na pochyli. No, na rampie lepiej właśnie mówić tą nazwą tej części właśnie mapy. I potem mamy właśnie tutaj długą. To jest cały odcinek długie, właśnie to się nazywa długa. Tu jest właśnie rampa. Bądź możecie też mówić, że to jest ciemnia, lecz większość graczy mówi, że to jest rampa. Tu mamy właśnie łącznik długa, czy możecie mówić, że to jest łącznik długa lub double doors, czyli podwójne drzwi. Tu są drzwi, tu są drzwi, czyli to są double doors, tak zwane też potocznie. Ale możecie też mówić, że to jest łącznik długa. I wtedy wszyscy na pewno będą wiedzieć, o co chodzi. I tak, zaczynać właśnie z lewej strony teraz. Mamy tutaj górny trup, jak widzicie jest to obszar właśnie w tej części mapy. Potem mamy dolny trup, tu mamy schody. I tak, potem przechodzę, tu mamy komin, tu mamy właśnie główny bombsite B, to jest cały ten bombsite B, wraz właśnie z tym kominem, to jest cały bombsite B. Ogólnie mówiąc, to jest właśnie brama, tu się znajduje brama, w której właśnie wchodzą CT, czyli antyterroryści, bądź właśnie tu oknem, to jest okno. Tu też się właśnie mówi, że to jest BS-owo, jak ktoś na przykład rozbraja bombę, siedzi właśnie tutaj w BS-ie, to się mówi, że jest BS-owo. A tu właśnie jest cały obszar właśnie podestów, czyli to jest ogólnie jeden wielki podest, bo jest na podwyższeniu, na schodkach. I tak, tu możemy też powiedzieć w tej części mapy, że to są, że jest za skrzynką, jest corner, możemy tak mówić właśnie, tak jak przy bombsite A też, możemy tutaj mówić, że to jest corner, tu właśnie te miejsce, w którym właśnie kampi antyterrorysta, tu możemy powiedzieć, że tu jest w cornerze, że siedzi w cornerze. Dobrze, i tak, tu mamy środek CT, jak widzicie, tu mamy cały resp CT, czyli ten obszar też się zalicza do resp CT, lecz możecie dokładnie powiedzieć, że jest pocha CT, to wtedy już wszyscy skumają, o co chodzi, rampa CT, czyli to jest to miejsce. No i tu jest cały resp CT, ogólnie
mówiąc. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o właśnie Dusta 2. Teraz przechodzę do następnej mapy. Następna mapa to jest właśnie The Nuke. I tu mamy właśnie dwupiętrową mapę. Znaczy jedno piętro w sumie, bo jest minusowe piętro. Tu jest właśnie parter cały, jak to wszystko wygląda. Czyli tu jest właśnie resp terrorystów. Tu jest cały obszar właśnie też zaliczony do respu, respawnu właśnie terrorystów. Czyli możemy ogólnie mówić, że ta część mapy to jest resp terror. Potem dalej idąc, tu jest właśnie cały offset, czyli to jest podwórko tak zwane. Lecz mówimy właśnie, wszyscy gracze mówią, to jest outside. Właśnie ta dana mapy, dana część właśnie tej mapy to jest outside. Tu mamy właśnie jeszcze CK, to jest właśnie czerwony kontener, czyli możemy powiedzieć strona terrorystów. Jak patrzymy na outside, to na przykład jak się ktoś ukrył właśnie za tym kontenerem, to możemy powiedzieć, że za czerwonym kontenerem, i wtedy już wszyscy się patrzą na ten kontener. Tak samo możemy powiedzieć, że tu jest czerwony kontener hangar. Właśnie widziałem sobie jeszcze ten obszar, żeby bardziej było wiadomo, z której strony kontenera, czy z tej strony, czy z tej strony. I właśnie albo kontener hangar, albo kontener czerwony, no za czerwony kontener. Tak mniej więcej. Tu jest właśnie silos. Też właśnie na silosie występują terroryści. Jak na przykład ktoś kogoś posadzi na silos, to wtedy jak jest właśnie na tym, w tym miejscu, w tej części mapy na górze, to tu mówimy, że jest silos. I wtedy wszyscy będą wiedzieć, o co chodzi, gdzie on się znajduje. Tu jest właśnie oczywiście hangar, garaż. To jest tak, PG, czyli to jest pod gniazdem, czyli to jest pod gniazdem miejsce właśnie, gdzie są tam wszystkie szafki, taka właśnie przybieralnia. Czyli możemy to, na to też mówić, że to jest szatnia, ale lepiej, żeby prościej właśnie zrozumieć te miejsce, to pod gniazdem się mówi. Wszyscy wtedy będą wiedzieć, o co chodzi. Tu jest wtedy, jak wejdziemy na górę, to jest właśnie gniazdo, to całe miejsce, gdzie właśnie tutaj napisałem właśnie przy G. I tu jest dwójka przy mieście i G2 to jest właśnie góra. Czyli jak jesteśmy na bombsite A, to mówimy, że jak ktoś jest na górze, to mówimy, że góra jest. Wtedy właśnie wszyscy będą się patrzeć na tą strefę tutaj góry. Tak, bombsite A to jest cały ten bombsite właśnie A. Tu jest właśnie wtedy kurnik jeszcze. Czyli to jest kurnik. Tu jest właśnie cały ten obszar, to jest poczekalnia. Tu mamy właśnie radio. Tu mamy właśnie całą rampę. I tu mamy właśnie drzwi, czyli ten obszar przy drzwiach. To są drzwi właśnie. Ten cały obszar. No i teraz tu jest właśnie cały RSPCT. Czyli możemy ogólnie mówić, że jak tu jest jeszcze, jak tu się znajduje w tym miejscu właśnie, a ty teraz to możemy mówić jeszcze, że jest na RSPCT. Też jeszcze dopuszczam. Dobra, przechodzimy dalej do dolnego właśnie piętra tej całej mapy. I tu mamy właśnie, rozpoczynając od schodów Feniksa, czyli jak widzicie, jak tutaj wchodzą terroryści, właśnie znajdują się w tej części mapy, to że schodzi Feniks. Tu jest właśnie wtedy na żółtym polu, to jest cały Feniks. Potem mamy tutaj wentylę na czerwono, mamy potem schody tutaj. Ogólnie mówiąc, że to są schody. Tu jest cały obszar, że to są drzwi, bo cały obszar ten znajduje się przy drzwiach, czy możemy tak mówić. Tu jest wtedy akwarium okno. Czyli tutaj jest też okno, to jest takie charakterystyczne, charakterystyczna właśnie taka rzecz, że przy akwarium, czy to jest okno, to możemy mówić, czy jest okno bądź akwarium, a czy to jest okno. Tu mamy właśnie ciemnie, czyli ten obszar cały, jak na mapie zobaczycie, jest zaciemniony na bombsite właśnie B. To jest ogólnie właśnie cały bombsite B. Tu mamy właśnie jeszcze, właśnie tu mamy pokój. To się mówi, że to jest pokój, czyli takie odrębne miejsce właśnie od bombsite'u, czyli to jest pokój. No i to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o The Nuke. I teraz wam przedstawię kolejną, ostatnią mapę już w tym poraniku, to jest właśnie Mirage. I tu mamy właśnie startujące teraz RSPTT. To jest właśnie cały RSPTT. To jest jeszcze obszar, który możemy zaliczyć jeszcze do RSPTT. Idąc właśnie na bombsite A, mamy tutaj domek A, czyli mówimy, że jest domek A. Tu jest PD, to jest właśnie zrobiony z drewna podest lub
daszek, możemy mówić na to daszek bądź podest, wszyscy się na pewno skumają, o co chodzi. Tu jest BS-owo, czyli BS-owo to jest to miejsce całe, czyli to jest bombset A. Bombset A to jest całe to miejsce, tak ogólnie rzecz mówiąc, to jest cały bombset A. Tu są właśnie S, czyli skrzynki. Możemy powiedzieć, że są terroryści głównie biegają z tej strony i właśnie chowają się za tymi skrzynkami, czyli mówimy, że jest za skrzynkami. Tu są właśnie schody, czyli schody z łącznika, wchodzą terroryści na przykład gdy odbijają właśnie BSA bądź z respu, czy właśnie antyterrorystów ze swojego respa, bądź właśnie z tego obszaru, który można ogólnie mówić, że to są żelki, czyli z wejścia żelek. Tu są właśnie żelki jeszcze zaliczane. Tu jest właśnie cały łącznik, czyli łącznik pomiędzy środkiem a bombsite'em A. Tu jest właśnie cały środek. Tu mamy główne żelki, czyli tu są takie żaluzje otwarte. Można na to też mówić, że to jest okno, ale lepiej, żebyśmy mówili właśnie, że to są bądź żaluzje, właśnie bardziej rozwiniętą formę wypowiedzi, ale bo to jest, w skrócie mówimy na to, że to są żelki. Tu jest W2, czyli to są wenty żelki, czyli wenty żelki mówimy, to wtedy już spokojnie będzie wiadomo, z której strony. Tu możemy powiedzieć po prostu wentyl, bądź też went żelki, albo went kuchnia, went kuchnia, i wtedy wszyscy już będą wiedzieć, o co chodzi. Tu potem jest kuchnia, tu jest okno, o okno. Tu jest murek, właśnie tu jest taki specjalny mały murek, do którym się chowają terroryści przy obronie bombside'u, bądź antyterroryści, jak atakujemy właśnie bombside. Tu jest właśnie BS-owo, czyli siedzi w BS-ie. BS, bombside B to jest cały ten obszar właśnie. Jak widzicie, to jest cały ten obszar. Tu jest właśnie domek B, cały ten obszar, bądź właśnie możemy jeszcze zaliczać do tej części mapy, że to jest też domek B, cały. Tu są schody właśnie, które prowadzą na tunel, czyli tu jest T ukośniku, czyli to jest tunel, bądź możemy nam powiedzieć, że to jest underground, to wszyscy już będą wiedzieć, o co chodzi. Tu jest ten cały obszar, to jest gala. No i to by było na wszystko, jeśli chodzi właśnie też o tą mapę i o ten poradnik. Możecie sobie bardziej właśnie pooglądać, zobaczyć, co gdzie się znajduje. Ja tak w skrócie właśnie szybko przejrzałem. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten poradnik. Ja się z wami żegnam do kolejnego poradnika w poniedziałek i przedstawię wam już kolejną broń właśnie ze strony bodajże terrorystów, czyli AK-47. A na razie to wszystko, ja się z wami żegnam. Miłego weekendu wam życzę też i na razie.